Po raz drugi budżet obywatelski otwiera się dla mieszkańców, bo to właśnie mieszkańcy zadecydują o przeznaczeniu 1 miliona złotych na inwestycje przeznaczone właśnie w ramach budżetu obywatelskiego. To już po raz drugi, bo przypominamy, że pierwsza edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Ponad 50 projektów zostało zgłoszonych w tej edycji. No i w tym roku widać efekty, bo już dwie inwestycje są w całości zakończone. Reszta czeka na swoją realizację i będą one zrealizowane w 2017 roku. Właśnie ruszyło głosowanie. Potrwa ono do 8 września, jeśli chodzi o głosowanie w punktach wyznaczonych w mieście, oraz do 14 września za pomocą strony internetowej. To jest strona bo.białapodlaska.pl. Tam również wszystkie najpotrzebniejsze, niezbędne informacje odnośnie budżetu obywatelskiego. Głosować można, tak jak w ubiegłym roku, na inwestycje z 7 obszarów. Oddajemy 2 głosy. Jedna osoba może pod jednym PESEL-em oddać 2 głosy, jednakże te 2 głosy muszą dotyczyć 2 różnych obszarów. Oczywiście nie ma żadnych ograniczeń. Niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, możemy głosować na projekty z całego miasta. Wpłynęło 27 propozycji projektów, z czego do głosowania dopuściliśmy 24 propozycje. Projekty były różne. Podobny zakres jak w ubiegłym roku, były place zabaw, remonty chodników, przedłużenia na wierzchni ulicy, tereny rekreacyjne, także nadal jest potrzeba taka, żeby mieszkańcy mogli jakby przez budżet obywatelski swoje potrzeby wyrażać i one jednak cały czas są podobne. Bielczanie, my się przekonali się do formy budżetu obywatelskiego. Projektów jest znacznie mniej, ale one są o wiele bardziej przemyślane. Część osób, myślę, jest już usatysfakcjonowanych poprzednim rokiem, bo część projektów wygrała, będzie zrealizowanych w tym roku 8. Także o wiele lepiej się przygotowali mieszkańcy do tego. Większość projektów składanych do nas już była po konsultacjach z ekspertami.